Vadim, dzisiaj komplet z bonusami. Jak wrażenia po meczu? Bardzo fajny torek dzisiaj wyszedł. Motory spisują się bardzo dobrze. Muszę dopracować troszeczkę końcówkę, bo w sumie to drugi dopiero mecz jadę na tym silniku od pana Ryszarda Kowalskiego. No, całkowicie nowy. Bardzo mu dziękuję za tą jednostkę. Super się spisuje, ale muszę dopracować końcówkę, bo trochę mi na końcu brakowało. Ale już podreperowaliśmy na 15 bieg i całkiem fajnie. Prowadziłem biega, ale patrzę, że Dawid Bielego jest blisko i tak sobie przypomniałem, że chyba już zawsze jechał pierwszy i przymknąłem trochę gaz, żeby miał czysty komplet. To jest naprawdę dobre uczucie, jak widzisz przy swoim nazwisku 15. Kibice na pewno by chcieli widzieć, czy wszystko w porządku po upadku. Tak, wszystko w porządku, troszeczkę podrapałem rękę, a tak to nic. David, 15 points, and I don't know if I should ask you, how do you feel, because of course you are happy. Yeah, I'm really happy, you know, it hasn't been so easy the last 4 weeks, you know, again I had an injury this year, and you know, when you have injury and every season is not easy to come back strong, and yeah, you know, I'm really happy to... The result from tonight, and I really, you know, I'm really looking forward the rest of the season now. And for now, everything is okay with your collarbone. I'm not gonna say it's 100% right. Yeah, it's okay. The bone is healed, but you know, when you spend 4 weeks with a ham in like a ham or whatever, it's like you lose a lot of muscles. So I can feel I don't really have the full strength on the left ham, but you know, I'm trying my best, and I'm sure it will last the rest of the season.